Witam Państwa w hodowli Duchu Gór. Ja nazywam się Roman Stępień. Prowadzimy hodowlę wraz z moją żoną Martą Stępień. Przed Państwem 7-miesięczna samica Szyszynka sprowadzona z Rosji. Na jej przykładzie chciałbym dzisiaj zademonstrować i tego będzie dotyczyć większość filmu, pokazać jak powinien być karmiony taki młody Azjata, by od samego początku, w tym newralgicznym takim etapie wzrostu i tutaj na jej przykładzie, ona ma 7 miesięcy, proszę zobaczyć jak wygląda taka samica, ona nie jest zapasiona, nie jest też samicą, która jest jakoś chuda, tak, ona już chce wyjść, bo tu przyszła na chwilę, trochę chce iść do swoich kumpli. Tak, przyszła się przywitać tutaj z nami. Ja ją pozwolę sobie wypuścić. Jeszcze tylko Państwu pokażę na tym przykładzie, który zawsze mówię. Tutaj powinien być kocyk. Jeśli jest kołderka na żebrach, to już jest nie za dobrze. Jeśli jest pierzynka, to jest po prostu tragedia. Zaraz przejdę do opowiadania o tym, jak i czym karmimy w naszej hodowli. Już jestem, pozwoliłem sobie wypuścić tylko Szyszynkę na dwór i powiem tylko tak na wstępie, że film będzie dotyczył głównie tego jak i czym karmimy te nasze szczeniaki i teraz jest ta wiedza jest oparta tylko na moim doświadczeniu, na tym popartym przez lata karmienia, próbowania, stosowania na początku różnych metod, uczenia się, rozmawiania z hodowcami, głównie z hodowcami również z Polski, z Czech, jak i z hodowcami z Rosji. Przeczytaniu książek, głównie chodzi tutaj, bo karmimy metodą BARF, czyli Biological Appropriate Raw Food, czyli biologicznie odpowiednia surowa dieta, oparta na, opracował tą dietę lekarz weterynarii, Australijczyk Ian Berlinghurst. Można sobie o tej diecie poczytać. Ja może krótko streszczę, na czym ta dieta polega. Polega na karmieniu surowym mięsem, warzywami i kośćmi, czyli oparta jest głównie o naturalne pożywienie, ale surowe. I teraz tak. U siebie w hodowli opracowaliśmy taki system karmienia, który jeszcze obejmuje karmę suchą. Dlaczego? Dlatego, że większość tak zwanych w cudzysłowie kowalskich nie do końca potrafi karmić tylko psy barfem. I jakie tu popełniają podstawowe błędy? Przede wszystkim tym podstawowym błędem to jest to, że ten pies jest przepasiony. Mówiąc krótko, jest za ciężki. Co się w tym momencie z tym psem dzieje? Ta górna linia grzbietu załamuje się i jeżeli można powiedzieć, że jest to etap wzrostu i czasami te tylne kończyny rosną szybciej lub górne, no to pies już powiedzmy roczny, zapasiony, gdzie widać, że ta masa jest duża, no nie powinien mieć tego tak zwanego siodła, czyli załamanego grzbietu lub nie powinien mieć tej łapy tak zwanej niedźwiedziej, rozwartej, spłaszczonej. Tylko oczywiście w etapie tym wzrostu pewne rzeczy się zdarzają, różnie rosną te psy, czasami rosną równo i takie nie dochodzi do tego, że przypuśćmy ten zad idzie do góry lub przednie kończyny, a ten pies rośnie równo. Natomiast przejdę może do tego, jak u nas to wygląda, jak my karmimy te psy i jakiej ja używam karmy. Jak to wygląda, jaką stosuję suplementację. A więc
Głównie używam karmy już od paru lat. Jest to Royal Canis Puppy Large Bred, czy Giant Puppy. Jest to karma sucha. Optymalne są składniki tej karmy dla psa. Teraz mógłby ktoś mi zarzucić i powiedzieć: proszę pana, jeśli pan karmi karmą suchą, to dlaczego mówi pan o barfie i karmi pan barfem i jedno jak gdyby drugie wyklucza? I ja odpowiedziałbym: tak, racja, albo się karmi barfem, albo karmą suchą. Natomiast myśmy zrobili takie połączenie. Pies, który u nas ma już 2 tygodnie, jest pierwszy raz odrobaczony, zaczynam mu podawać namoczoną bardzo tą karmę, on próbuje i zaczyna już jeść tą karmę. Po kolejnym tygodniu zaczynam dodawać mięso i przyzwyczajam tego psa do tego, żeby później wszedł na barw. Do tego jeszcze lekko ścieram buraka, marchew i jabłko. I przypuśćmy już taki 2-miesięczny pies, który wychodzi od nas z hodowli, jest nauczony jeść i tą suchą karmę, i warzywa, i już ma mięso. I uważam, że do etapu, gdzieś do około roku, powinniśmy się oprzeć na tej suchej karmie. Dlatego, że tu są wszystkie jak gdyby niezbędne dla tego psa elementy. I teraz tak, często państwo zadajecie pytanie, w jakich ilościach dawać to pożywienie. Ja powiem tak, nie jest to pieczenie ciasta, czy nie jest to cukiernictwo, że dajemy szklankę karmy, czy jakby na przykład szklankę mąki, szklankę mleka, szklankę wody i parę jajek. Musimy tutaj być obserwatorami, czyli patrzeć, jak ten pies przybiera na tej wadze, co się z nim dzieje, ewentualnie skonsultować to, pokazać zdjęcia, ale głównie zależy to od nas. To my powinniśmy być tymi obserwatorami, którzy pewne rzeczy widzą i mieć jakąś estetykę w sobie. No nie tak, że ten pies je, jak fajnie, bo niektórzy mówią: wie pan co, ten pies ma 4 miesiące i waży 40 kg. No to bardzo niedobrze, bo jeżeli on ma odpowiednią genetykę i tak dalej, to on oczywiście ma zjeść odpowiednią ilość karmy, ale nie może zjadać tej karmy według uznania albo być karmiony przez wszystkich po prostu, że tam przyszła babcia, ciocia, ktoś podał, i w rezultacie potrafimy z pięknego osobnika, no mówiąc kolokwialnie, zepsuć. Co chciałbym powiedzieć na temat też karmienia tym surowym mięsem? To my używamy karmy wołowej zmielonej w batonie z firmy Champion. Używamy jej od lat. Nic się po tym psom nie dzieje. Co to znaczy? To znaczy, że psy są w świetnej kondycji, mają przepiękną sierść, nie osadza im się kamień nazębny. Tutaj bardzo też dużą rolę odgrywają kości i podawanie już od szczeniaka psu kości, ale nie kości takich wielkich, jakichś wołowych, tylko nie też kości wędzonych. Również nie kości kupowanych w sklepie zoologicznym z jakichś ścięgien i tak dalej, bo to nie ma najmniejszego sensu, tylko na przykład łopatka wołowa, gdzie jest tam kawałek słoniny, gdzie nie kośćmi z kurczaka również, gdzie czy jakieś główki, kość z główką. On się przede wszystkim, ten pies, raz, że zajmie też sobą, będzie, jest to jakby świetna sprawa, bo on nie będzie podgryzał różnych rzeczy, tylko będzie gryzł tą kość w trakcie wymiany zębów, bardzo ważna rzecz. Też ona wpływa oczywiście jakby w małym rozmiarze na poprawność tego zgryzu. Owszem, jeżeli ten zgryz genetycznie jest niepoprawny od razu, no to tam nic z nim za bardzo nie jesteśmy w stanie zrobić. I teraz, jeżeli chodzi o suplementację, jeszcze wrócę do karmienia tą karmą surową. Niektórzy mówią: proszę pana, a co pan sądzi na temat karmienia kurczakiem, czyli tak mówiąc potocznie, porcjami rosołowymi? No uważam, że to jest bardzo niedobre. Nie ze względu na to, że to są małe kostki, bo należy pamiętać, że jeżeli byśmy taką kość
zagotowali, no to ona się odwapnia, robi się ostra i w tym momencie ona się nie jest w stanie tak wchłonąć, czyli może tam poprzecinać jelita i może dojść do perforacji. Natomiast jeżeli my tą kość podajemy w such, po prostu nie gotowaną, czyli jakby naturalną, to ona się po kilku godzinach wchłonie i tam nie ma prawa się nic wydarzyć. Natomiast dlaczego ja odradzam takie karmienie kurczakiem? No dlatego, że przede wszystkim ten kurczak jest faszerowany antybiotykami i psy na przykład u mnie zaobserwowałem, że kiedyś tam się maszyna im zepsuła i 2 tygodnie mi się opóźnili z tym mięsem. Miałem taki przypadek. No i chcąc nie chcąc zacząłem podawać piersi, nie piersi, tylko porcje rosołowe. I co się zaczęło dziać? Już po około tygodniu zauważyłem zmiany skórne u jelcyna, bo zwłaszcza dotyczy to białych psów. Tam u czarnych się nic nie działo, ale na jelcynie można było to bardzo dobrze zaobserwować. Psy w przeciwieństwie do nas mają o wiele większą wrażliwość na takie składniki, na takie niestety dziadostwo i pasze modyfikowane sztucznie, antybiotyki, które są podawane tym kurczakom. No chyba, żebyśmy przeszli tutaj na indyka, no bo indyk wiadomo, że jak mu się podaje antybiotyki, to po prostu zdycha, więc on nie jest faszerowany tymi antybiotykami. Chciałbym też poruszyć tutaj taką kwestię, bo też ludzie się dopytują i często mam takie telefony. Proszę pana, ale co pan sądzi o nabiale, o mleku, no albo o kefirze, a może jak nie mleko, to mleko kozie. No, czy należy sobie zadać pytanie, czy w naturze pies, wilk, kiedykolwiek miał styczność z tym nabiałem? Odradzam nabiał w 100%, absolutnie nie dawać. I tutaj się posłużę takim powiedzeniem mojego przyjaciela Marcina Jabłońskiego, czy jeżeli pieczemy indyka, to dodajemy tam cynamonu, lub jeżeli pieczemy ciasto, czy tam jest nam potrzebny pieprz? No, odpowiedź jest krótka, nie. Więc ten nabiał musimy zupełnie wykluczyć. I teraz, żeby przejść do meritum, jak by to powinno wyglądać. Czyli podajemy taką karmę namaczoną. Do tego podajemy 100-150 gram mięsa. Możemy podawać to 2 razy dziennie. Uważam, że karmienie 3 razy dziennie, nawet szczeniaka, nie jest takie konieczne. Odpowiem jeszcze na i zwiększamy tą ilość odpowiednio do jego wzrostu i patrzymy cały czas na rozwój. Do tego podajemy kości, ścieramy jakąś umiarkowaną ilość tego buraka, jabłka i marchewki, żeby w późniejszym okresie, jeśli chcemy przejść na ten barw, było nam łatwo na to przejść, no bo jeżeli my tego nie zrobimy, tak, czyli nie wetrzemy tej jabłki, marchewka, tego buraka i nie nauczymy psa tego jeść, no to jak taki pies ma, jak mu się rzuci to jabłko, buraka i marchewkę, to on tego po prostu nie ruszy. No. Chociaż niektóre są takie, że tam powiedzmy no, tą marchewkę zjedzą, czy tą jabłko, ale generalnie jak jest przyzwyczajony, to łatwo nam jest przejść. I tutaj mamy wszystko, bo mamy mikro i makroelementy niewygotowane, czyli bo panie na przykład, często jest od pań taka sugestia, proszę pana, ale ja naprawdę, ja gotuję. Proszę panią, to mówię, nie robi pani nic gorszego gotując, dlatego że wyjaławia pani ten pokarm po prostu i on nie ma mikro, makroelementów, kultur bakterii potrzebnych do jakby prawidłowej funkcjonowania perystaltyki u psa. Tak samo tutaj ważna rzecz, no, witaminy przede wszystkim i antyoksydanty, które są i w jabłku, i w marchewce, i w tym buraku, przeciwutleniacze. No, pozwala nam to zachować świetną sierść, te odchody przede wszystkim, też dając te kości, bo kości są nieodzowne. I teraz powiem, dlaczego są nieodzowne te kości. Ano dlatego, że jakbyśmy karmili tylko i wyłącznie tym mięsem, to ten kał jest, ten stolec jest luźny. I w tym momencie
W ogóle powiem, że takie można jeszcze zastosować do tego otręby pszenne, zalać po prostu wodą i trochę tych otrębów pszennych takiemu małemu, zwłaszcza psu, można podać, żeby ten stolec nie był taki luźny. Bo kość powoduje, że ten stolec jest zwarty i teraz tak, przede wszystkim te odchody nie są takie jak po karmie suchej czy jakieś olbrzymie, nie ma tego intensywnego zapachu, nie ma przykrego też zapachu z pyska. Zęby są bardzo, no po prostu są białe, nie osadza się tam kamień. Sierść jest, no powiedzmy, że zbliżona, taka jak się karmi karmą, ona się błyszczy, jest bardzo ładna. No i pies przede wszystkim jest w świetnej kondycji fizycznej. I ja zalecam, można też właśnie, mówię, poczytać o tym barfie, dowiedzieć się więcej. Trudno, żebym ja tutaj opowiadał tą książkę. Ja tylko mówię, jak to u nas wygląda w praktyce. Teraz chciałbym przejść do suplementacji, bo to też są często zadawane pytania. Proszę Pana, jakich preparatów Pan używa albo jakich preparatów używać? I teraz tak, wiadomo, że w tym okresie wzrostu, gdzie ten pies po prostu rośnie, jak to się mówi, w oczach z dnia na dzień, takim świetnym suplementem jest Geloren. I ten Geloren zawiera w sobie, ja go pokażę tutaj może, trzy takie głównie składniki aktywne, jak kwas hialuronowy, jak żelatyna i jak duże dawki glukozaminy. Jest to preparat w żelkach, łatwo przyswajalny. Ja może pokażę taką jedną kostkę, taki żelek. I bardzo się psy to chętnie jedzą. Ja podaję to psom młodym ze względu na tempo tego wzrostu, żeby chroniło ich to stawy i ten układ szkieletowo-kostny. Ale można też stosować ten preparat jakby przez całe życie psa. Również można stosować ten preparat, jeżeli pies jest po jakichś zabiegach i w czasie regeneracji, on świetnie regeneruje i się bardzo dobrze sprawdza. Tak samo u psów starszych. Wiadomo, że Azjata jest psem długo dojrzewającym i nie bez kozery tak się o tym mówi, dlatego że to jest pies, który naprawdę, zwłaszcza samiec, może nawet, zaobserwowałem u Jelcyna, że on się rozwijał nawet do 4 roku życia. Czyli to nie jest jakiś mit, jeżeli hodowcy czy ludzie znający się na rasie, kompetentni, mówią, że ten pies, ten rozwój u tego psa trwa zarówno psychiczny, jak i fizyczny dosyć długo. I taką stabilność ten pies fizyczną i psychiczną osiąga w okresie 3 lat. Samice zdecydowanie wcześniej się też wiążą w sensie układu szkieletowo-kostnego i trochę to u nich wygląda inaczej. Jeszcze pozwolę sobie Państwu powiedzieć o witaminie D3. Generalnie preparatu, witaminy, której my używamy, jest to, uważam, najważniejsza witamina. Dlaczego? Dlatego, że w czasie wzrostu ona też wpływa na mineralizację kości, na krzywizny. Podaje się ją w czasie posiłku z posiłkiem, dlatego że ona jest łatwo rozpuszczalna w kwasach tłuszczowych. Ona jest w formie kapsułek żelowych, w środku jest olej, także też można to łatwo psu podać. I też bym nie przesadzał z ilością tej witaminy, podawałbym jedną kapsułkę dziennie, 2000 jednostek. Jeszcze jest witamina D3 z K2, żeby się lepiej przyswoiła i ma 4000 jednostek. My swoim dzieciom małym w domach podajemy witaminę D3 również, prawda, ale już podajemy w mniejszych dawkach, to jest 800 jednostek. Ale czy tutaj psu, dla psa myślę, że ta dawka 2000 jednostek jest taką dawką optymalną. Chciałbym też jeszcze, akurat tutaj nie mam przy sobie opakowania, ale świetnym takim preparatem wspomagającym odporność, stymuluje odporność hormonalną i komórkową psa, uodparnia go na zakażenia różnymi
typami wirusów i zakażenia bakteryjne. Jest to środek Vetomune, jedna taka kapsułka, takie małe brązowe kapsułki w kształcie kręgli są. To jest, można to kupić, zdaje się, poprzez jakieś dobre sklepy, nie weterynaryjne, tylko zoologiczne, ale chyba u każdy weterynarz, bo ja zamawiam u swojego weterynarza, swojego przyjaciela, to Vetomune. I też podaję swoim psom, zwłaszcza samicom, w czasie ciąży. I tutaj tak by wyglądało, mówiąc pokrótce, to karmienie. Myślę, że ten temat wyczerpałem już na tyle, na ile mogłem. Pewnie on jeszcze gdzieś się będzie przewijał, bo wiadomo, że o tym się dosyć często wspomina i niektórzy jak gdyby no nie uczą się i cały czas zadają te same pytania. Widzieliście Państwo na początku tą samicę, którą sprowadziłem z Rosji. Jak taki Azjata powinien wyglądać? Oczywiście pokrótce, bo wziąłem ją do domu. Pogoda jest niespecjalna, bo pada trochę deszcz, także nie ma jakiejś sprzyjającej aury ku temu, żeby zaprezentować ją na dworze. I co chcę powiedzieć, że tutaj jakby ktoś zauważył, no ona ma kopiowane uszy i ogon, czyli nie ma uszu i ogona. Nie ma dlatego, że sprowadziłem ją z Rosji i tam jeszcze jest to dozwolone. Natomiast już w tej chwili, jeżeli chodzi o wystawy w Polsce i wystawy w Unii Europejskiej, jest to zupełnie zabronione. Zresztą u nas teraz weszła nowelizacja z dniem 9 stycznia 2018 roku, zakazująca całkowicie wystawiania psów bez uszu i ogona. Chciałbym też rozwiać taki temat, takie różne wątpliwości dotyczące tego, dlaczego tym psom się kopiowało te uszy, dlaczego im się kopiowało ten ogon, czemu to służyło, czemu to ma służyć. Są takie dwa powody i tutaj głównym takim powodem, bo to jest pies pasterski, to było zetknięcie się z przeciwnikiem, prawda? I w tym momencie, żeby ten przeciwnik nie miał możliwości złapania za to ucho, za ten ogon, i pies się wtedy nie wykrwawiał po prostu. I też nie dawało to takiej możliwości w walce na przykład z wilkiem lub innym psem, bo trzeba sobie też powiedzieć, że czy to się nam podoba, czy nie, no to te najsłynniejsze Azjaty, jak Akusz na przykład, są znane z tego, że były czempionami walk. W Turkmenistanie, czy też w Kirgistanie, po prostu na terenach rodzimej Azji te psy walczyły. No taką mieli rozrywkę ci tak zwani czabani, czyli pasterze. No nie było tam wystaw, nie chodziły psy w kokardkach i do tego nie służyły. Drugim takim bardzo ważnym powodem, dlaczego to robiono, to teraz dziękuję Ci, Adam Anczykowski, z którym się bardzo zaprzyjaźniłem, zresztą ma od nas psa. Dziękuję Ci, Adam, za podpowiedź, bo Adam mnie nakierował. Jest taki film o prezydencie Turkmenistanu i on opowiada, dlaczego to się robiło. Robiło się to też dlatego, żeby ten pies słyszał na dalszą odległość. Nie po to, żeby mu się wietrzyły uszy, tylko po prostu, żeby słyszał na dalszą odległość. I dlaczego, tutaj ciekawostka, obcinało się też ogon? Dlatego, żeby on nie nakrywał się tym ogonem, nie przykrywał sobie nosa i też, żeby to pozwalało na to, żeby ten węch był intensywniejszy i też, żeby ten pies był twardszy. Nie wiem do końca, jakie to ma znaczenie, miało znaczenie tam, ale tak mówią, że są to rodzime tereny, to wiedzą ci ludzie, co mówią. Zresztą tutaj wspomnę za chwilę o trzech osobach, ekspertach od rasy, z którymi miałem przyjemność rozmawiać i być na takich wystawach, pomijając takich zwykłych sędziów, ekspertów od naszej rasy, od Azjaty. To powiem tylko tyle, że pani Bołkunowa z Turkmenistanu, no,
kobieta, która spędziła życie z Azjatami, która opisywała Azjaty w taki sposób, jak ten Azjata powinien wyglądać, czyli ile w tych naszych Azjaty, w tym Azjacie u nas jest Azjaty. I kolejnym takim, u którego miałem przyjemność też być, zresztą wygrała tam moja suka na takiej słynnej wystawie, raz zrobionej w Polsce, Tatrze Pride, gdzie było nas wielu hodowców, jeszcze wtedy starszych, tych bardziej znanych. To jest Nikolaj Klimowicz Pali, kto jest prezes CAO i KO na Ukrainie, to jest osoba, która wprowadziła hodowlę, pomagała hodowcom w Europie i niesamowita wiedza, zupełnie inne sędziowanie. To jest tak samo, no już wielka postać, jeżeli chodzi o ekspertów z Rosji, to jest Tatiana Iwanowa, już taka pani w podeszłym wieku, też miałem przyjemność uczestniczyć w wystawie w Łodzi, gdzie nasza suka zdobyła czempionat Polski, była najlepszą suką w młodzieży. I warto się odnieść do takich ludzi i warto takich ludzi posłuchać, bo są to eksperci. Wiadomo, jak to wygląda z różnymi sędziami, no niekoniecznie muszą się specjalizować w naszej rasie. Chciałem nawiązać, tak się zbierałem do tego i myślałem, czy to zrobić, czy ruszać ten temat, czy nie. No, ale ostatnio zobaczyłem taki film, co prawda chyba już ma rok. Wszystko na temat Azjaty, strefa bodajże program Strefa Zoologia. No, był tam pan, który chyba jest hodowcą Cane Corso i jeszcze jakiejś innej rasy, już nie pamiętam. W każdym bądź razie w roli dziennikarza i zaprosił jakąś dziewczynę, która przyszła z Azjatą też kopiowanym z Rosji. Ja się tylko zastanawiam, jak można się w ogóle merytorycznie nie przygotować do takiego programu i jak ten, który przygotowuje ten program, też się może zupełnie nie przygotować i jak można opowiadać takie bzdury. Czy wynika to z głupoty, z niewiedzy, czy też z arogancji? No tak mnie to zastanawia, tym bardziej, że film nosi tytuł Wszystko o owczarku środkowoazjatyckim. Już nie mówię o tym, że dla nich Kaukaz to nie leży w Azji, co po prostu no, trochę mnie zdziwiło, gdzie suka w obroży różowej kokardzie, biała, leży, śpi i ta pani mówi, że to jest znakomity obrońca i tak dalej. No można by, przepraszam, z tą panią zrobić wszystko, co się chce, a ten pies po prostu nie reagował w ogóle. Mówiła o tym, że o sposobach warczenia, w ogóle jestem zdumiony, że są jakieś sposoby różne warczenia. O tej cały czas, jak słyszę, słuchajcie, o socjalizacji, po prostu no to rozkładam ręce, jeżeli chodzi o tą rasę, bo mówimy tutaj o Azjacie. Co to znaczy socjalizacja? Ona mówi, że dobry hodowca to powinien tego psa brać, pokazać mu autobus, chodzić z nim po mieście i tak dalej. No, ja się pytam, po co? Po co nadal używać pieprzu do ciasta, do szarotki? Nie rozumiem tego. Po co ten... I mówi, że jak tylko ten pies przebywa z suką, to jest niedobrze. No, to jest najważniejsze. Przebywanie z suką, czyli z matką, od niej się ten pies uczy. Po co on ma wychodzić? On może wyjść, możemy z nim wychodzić na miasto i tak dalej. To jakby... Nie ma problemu, ale ja czegoś takiego nie robię i mówię tutaj świadomie i robił nie będę. Mało tego, ta pani mówi, że wtedy taki pies atakuje z histerii. No proszę panią, pani wybaczy, ale pani nic nie wie o dobrych psach. No, no przepraszam, czy my rozumiemy przez miłość do Azjaty opowiadanie takich kacabołów, czy niektórzy robiąc taki program telewizyjny muszą, za przeproszeniem, gwałcić te Azjaty? Przecież ten pies ma określone cele. To jest pies zadaniowy. To jest pies pracy. Dziwię się, bo
Przecież są w Polsce tacy hodowcy, którzy, starsi hodowcy, których ja znam, z którymi też rozmawiałem i rozmawiałem lata i dzisiaj też od czasu do czasu mam styczność, jak nie wiem, Aleksander Michalik, jak chociażby Adam Wrona, jak chociażby państwo Pisarkowie, czy Krzysztof Opalski. No są ludzie naprawdę, którzy kiedyś jeszcze taka zapomniałem nazwiska, ale miała takie forum Maria, która merytoryczną wiedzę miała dosyć dużą, inaczej to wyglądało w praktyce, ale to już nieistotne, która by mogła coś opowiedzieć o tej rasie. I ludzie to oglądają tak wierutne bzdury, widzą takiego psa z kokardą, a nie mówię, bo jakby ta pani prawdopodobnie przyszła z samcem, bo była to samica, to może założyłaby mu cylinder, żeby wyglądał jak Winston Churchill. Być może to jest fajne. I nie opowiem, przede wszystkim nie mówi się ani o ruchu, ani o głowie, ani o tym, do czego ten pies służył. Tylko tam było, ile wystaw wygrała, ile czempionatów zrobiła i gdzie teraz pojedzie, bo w Polsce ukończyła czempionat. No po prostu, czy tutaj chodzi o popis? Czy tutaj chodzi o to, żeby przekazać to, co w tej rasie jest najwartościowsze? Czy żeby skierować ludzi na to, żeby po prostu nie zniszczyć tej rasy, no nie zdemolować w jakiś taki sposób, no bo uważam to za, albo przepraszam bardzo, no film pokazany, jakaś hodowla, ja tutaj nie chcę wymieniać absolutnie nazwisk, bo też nie o to chodzi, ja nie chciałbym nikogo oczernić, ale ktoś przychodzi do hodowli, tak no, wyglądającej jak schronisko. Tych Azjatów jest po prostu milion, w cudzysłowie, część na łańcuchach i tak dalej. I mówi, to są zidanki, moje zidanki, one już mnie raz widziały, to nie są agresywne. Te psy w ogóle nie mają w sobie agresji żadnej tam. Siedzą w tych kojcach jak takie po prostu, jak goryl w zoo. No to jak ja to widziałem, coś takiego, tego goryla w zoo, to było mi przykro po prostu. Bo chciałbym go widzieć w naturze i u mnie na przykład w hodowli te psy dlaczego nie mają kojcy? No dlatego, żeby one były wolne. Kiedyś mój ojciec zadał takie pytanie, dlaczego ty synu, bo masz tyle terenu, nie przeniesiesz tego dalej? No dlatego tato tego nie przenoszę dalej, że chcę z tymi psami obcować, po to je mam. Ja tym po prostu żyję i ten pies ma być na tyle wolny, na ile jest to możliwe w naszych warunkach i taką wolność temu Azjacie powinniśmy zapewnić, bo jest to zwierzę niezależne i wolne, po prostu. I tak samo z tymi szkoleniami. A jak szkolić, a po co szkolić i tak dalej. No to jeżeli my słuchamy i czytamy czegoś i tam jest napisane, że jest to zwierzę pierwotne, no to odnieśmy się, czy zwierzę pierwotne było brane na szkolenia, aportowało, uczone było posłuszeństwa i całych tych głupot. Czy my dzisiaj, bo patrząc na takie programy, no to ktoś później sobie myśli, no tak, no to jest taki świetny piesek, wezmę sobie go do bloku, taki misiek i tak dalej, no i robimy temu psu po prostu krzywdę. I sobie również, poprzez to sobie również. Nie chciałbym jakby się tutaj nakręcać, bo nie jest też film tylko o tym, co chciałbym jeszcze powiedzieć, czego nie zrobiłem przez kilka lat, a już dawno powinienem zrobić. To uważam, że ta nasza hodowla Duchy Gór też nie istniałaby przez ludzi, którzy no, stali się przyjaciółmi domu. Mówię tutaj o moich przyjaciołach, dwóch osobach. Jest to Tomasz Radyno, z którym współpracuję na co dzień. Ma gabinet swój w Gryfowie i w Lubomierzu. Wspaniały człowiek, przyjaciel domu. Jest to człowiek, który jest na każdą moją prośbę się pojawia. Drugim takim człowiekiem z powołania, no po prostu fantastyczny ekspert, bo trzeba dodać oczywiście, że to są eksperci też od naszej rasy, nie tylko weterynarze, tylko lekarze, którzy znają się na tej rasie. To jest Wojciech Axman, który prowadzi swój gabinet w Oławie niedaleko Wrocławia wraz z żoną Martą, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. I jest to człowiek naprawdę z powołania, który potrafi odebrać telefon o 3 w nocy i za to Ci, Wojtku, dziękuję.
Dlaczego wspomniałem o tych weterynarzach? Bo ktoś powiedział, no po co ci weterynarze, jak ten Azjata, to przecież jest taki zdrowy pies. Owszem, jest to zdrowy pies, natomiast tutaj przy porodach, gdzie każdy ten poród u nas w hodowli to jest niesamowite przeżycie i za każdym razem inne. To bez nich wiele rzeczy po prostu by się nie potoczyło tak, jak się miało potoczyć. I ja tutaj mówię o takiej mojej też, czasami się człowiek gotuje i chce się coś dowiedzieć, niby wie, ale jak to się mówi, szef w dziurawych butach chodzi i czasami ta nasza wiedza no, nie przekłada się na praktykę. I w tym momencie, jak ja sobie pozwolę na telefon do Tomka czy Wojtka, to oni mnie potrafią uspokoić i to wszystko jakby się inaczej odbywa. Jest to bardzo ważne w hodowli. Także wielkie podziękowania dla nas. Chciałem również podziękować z tego miejsca Aaronowi i za to, co uczynił dla naszej hodowli. Fantastyczny człowiek. Aaron, dziękuję ci z tego miejsca bardzo za to, że w newralgicznych momentach nam bardzo pomogłeś. Chciałem podziękować również Adamowi Janczykowskiemu. Wszystkim tym, których nie wymieniłem, to przepraszam. A propos jeszcze nagrywania filmów, państwo chcecie, żeby te filmy były dosyć często nagrywane. Obudził się mój synek i trochę jest chyba niedospany i krzyczy lekko. Powiem tylko tyle, że będziemy nagrywać te filmy, żeby te filmy były merytoryczne i żeby te filmy przedstawiały przede wszystkim rasę. I to też nie jest tak, że ad hoc ja będę te filmy nagrywał jeden za drugim. One owszem będą powstawały. Miała powstać też taka seria filmów opowiadająca o naszych psach w innych domach, ale czasami jest to ciężko zgrać, czyli jak my mamy czas, możemy wyjechać, to akurat Dani ludzie nie mają. Natomiast z tego miejsca obiecuję, że takie coś powstanie. Ja myślę, że jeżeli chodzi o ten film, to i o przede wszystkim o te karmienie tego małego Azjaty, suplementację, to wyczerpałem to na tyle, na ile się dało. Serdecznie zapraszam do kolejnych filmów. Jest to pierwszy film, który nagrałem w 2018 roku. Inne filmy myślę, że będą trochę w innych warunkach, czyli będą nagrywane w terenie. Tutaj u nas w górach, bo chcę te psy pokazać też w ich naturalnym środowisku. Oczywiście na tyle naturalnym, na ile to nam pozwala. Na dzisiaj to wszystko. Serdecznie państwu dziękuję. Do widzenia.